Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści chińscy dawno się zorientowali, że socjalizmu nie można zbudować bez kapitalizmu. No i wykorzystali ten kapitalizm w 100% i jeszcze trochę, sprzedając te różne tanie badziewia w latach 80-tych, 90-tych. No a teraz produkują wszystko, co tylko można. Komputery, elektronikę, stal, aluminium, dżinsy, buty, no, przymierzają się też do zaatakowania Tajwanu. A komuniści amerykańscy zorientowali się, że też nie są w stanie zbudować socjalizmu bez kapitalizmu. Dlatego Kalifornia, najbardziej komunistyczny, można powiedzieć, stan w Ameryce, potężny stan, doszedł do wniosku, że nie będzie budował czy utrzymywał barów mlecznych szybkiej obsługi, po prostu zmusi prywatne kompanie, prywatnych właścicieli do tego, żeby robiły to, co komuniści w rządzie i komuniści w Radzie Miejskiej im nakażą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, ma być ustawa. Jest ustawa w Kalifornii, która mówi, że wszelakiego rodzaju te firmy fast foodów, czyli bistro, tak jak Ruscy przyjeżdżali do Paryża po tej rewolucji komunistycznej, jak zwykle, bo musieli opuścić Rosję, no i zawsze krzyczeli, że ma być bystro, dlatego się nazywa to bistro, no a w Ameryce nazywają to fast food. No fast food tym się wyróżnia, że trzeba najpierw zapłacić jakieś małe pieniądze, no i później dostać dosyć szybko jedzenie. Tak czasami, no to jest makabrycznie szybko jedzenie, bo to 2-3-4 minuty. No oni mają tam przyszykowane, bo są w stanie przewidzieć, kto, kiedy i jak kupuje. No ale jest, lekko, tanio i przyjemnie. Część ludzi mówi, że tego jeść nie można. No oczywiście każdy normalny człowiek rozumie, że nie można dzień w dzień jeść hamburgera. No ale to pieniądze, które to kosztuje, no w Ameryce jeszcze do niedawna hamburger kosztował dolara, no teraz już nie ma, kiedyś było takie menu za dolara, teraz już nie ma. No ale to też 2, 3, 4 dolary, tam różne rzeczy sprzedają, lody, czy jakieś ciastka, no ograniczona ilość, no ale jest tanio, a już nie będzie tanio. Dlaczego ma nie być tanio? No dlatego, że Kalifornia doszła do wniosku, że płaca minimalna federalna to jedno, płaca minimalna stanowa to drugie, no ale musi być płaca minimalna dla wszystkich kompanii tej szybkiej obsługi. No i urzędnicy, politycy doszli do wniosku, że trzeba zmusić właścicieli. No Starbucks na przykład, no to nie ma franchising. Franchising to jest, po polsku to mówią to franczyza, no ale to jest, można powiedzieć, taki lokal z licencją, z nazwą, z licencją, no ale chyba większość ludzi to będzie mówiła, że to jest franczyza. No to Starbucks nie ma czegoś takiego jak powiedzmy McDonald's, czy Chipotle, czy Wendy's, tego rodzaju rzeczy. To jest po prostu tak jak w McDonald'sie, no to ktoś idzie, kupuje tam za kilka milionów, czy za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy tą licencję, no i musi pokazać, gdzie zbuduje, no nie może za blisko zbudować, w jakim mieście, tam są jakieś ograniczenia, że nie może być bliżej kilometr, dwa czy trzy, no są tego różne takie rzeczy, no później musi zbudować i wyposażyć według takiego stempelka i tak dalej, i tak dalej. Także to jest kosztowne. Później trzeba płacić te licencje. No jakiemuś ruskiemu tam z Uralu to się udało wykupić te wszystkie te miejsca
które były, które należały do McDonald'sa, no bo McDonald's ma niektóre miejsca sam na własność. Starbucks ma wszystko, McDonald's, no to może w Ameryce ma tam kilka czy kilkanaście procent. Tych Starbucksów w samej Kalifornii, no to jest 1800. McDonald'sów jest, no to około tam 1300-400. Są jakieś inne tam Yum Brands, Jack in the Box, Restaurant Brands i tak dalej, i tak dalej. No ale oni wszyscy się denerwują, dlatego że po prostu teraz urzędnicy, politycy powiedzieli, że te kompanie gastronomiczne będą musiały płacić $22 na godzinę. No jest duży opór, dlatego że mówią, no wszystko pójdzie w górę, tak? Także te tanie, szybkie jedzenie, nie będzie już tanie, szybkie jedzenie, tylko dlatego, że rząd ingeruje w imię tych ludzi, którzy tam pracują, w imię tych sprawiedliwości społecznej, no ale długoterminowo, prędzej czy później jednak to się przetłumaczy na wyższą cenę tych hamburgerów. I najgorsze jest z tym wszystkim to, że debile po prostu, ci, którzy pchają te nieprawdopodobne ceny, no w McDonald'sie, no to przez dziesiątki lat, to jest taka pierwsza robota, ludzie tam pracują, jak nigdzie roboty nie mogą znaleźć, no ale jak nie mogą znaleźć, no to bardzo często nie mają wykształcenia, nie mają doświadczenia, także za te psie pieniądze jakoś dostaną tą pracę i są zatrudnieni. Kiedy pensja zaczyna wzrastać, no to oni są po prostu wyeliminowani, także to jest straszny cios w tych najniżej zarabiających, bo niektórym się wydaje, że ci najniżej zarabiający będą wyżej zarabiali, no ale to okazuje się, że są eliminowani bez sprawniejszych, sprytniejszych, bardziej wykształconych, którym zaczyna się opłacać. No i tak teraz jest to atak, można powiedzieć, na te wszystkie franczyzy. To niedobrze, nie wyjdzie dobrze na nic komunistycznego nie wychodzi na dobre, bo druga rzecz, która się stanie, no to będzie robotyzacja. Większość tych rzeczy zacznie być, będą roboty, będą te hamburgery, będą przerzucane robotami, które nie wymagają żadnych pieniędzy. Kawa będzie napełniana robotami. Przyjmowanie zamówienia już teraz jest bardzo duża automatyzacja. Są aplikacje, nie aplikacje, także, że ludzie już nie ma tyle kas, nie ma tyle kolejek do kasy. Komputer będzie wyliczał o 10:17 we wtorek, ile powinno być przygotowane. Pełna automatyzacja, pełna robotyzacja. No i ludzie stracą pracę tylko dlatego, że paru komunistów sobie wyobrażało, że dobrze by było, żeby ktoś zarabiał, powiedzmy, $22 na godzinę w tej Kalifornii, zamiast obok gdzieś jakiś robotnik, który bije kilofem, zarabia tylko tą stawkę minimalną $15. No i w Ameryce już mało gdzie są te płacone stawki minimalne. Rynek pracy jest taki, że ludzie zarabiają dużo więcej, no bo jest konkurencja. Są duże braki na rynku pracowniczym, dlatego że kongres rozdał 5-6 miliardów trylionów dolarów ludziom, żeby nie pracowali. No i ludzie się odzwyczaili. No ale komuniści w Kalifornii mówią, że chcą, żeby to był taki poligon doświadczalny, pierwszy w Ameryce, no i żeby to się wszystko rozprzestrzeniło po wszystkich innych Stanach Zjednoczonych. No szczególnie ci związkowcy, ci działacze związkowi walczą o to. No dużo tych związkowców właśnie
No, protestuje, no może nie protestuje, ale popiera to, żeby ten kalifornijski kongres po prostu, no oni to już zaakceptowali teraz. Teraz należy wszystko do gubernatora, żeby on to podpisał. No, przedstawiciel gubernatora Newsoma nie wypowiadał się, czy podpisze, czy nie podpisze, no ale wygląda na to, że podpisze, tam będą pewne zmiany. Jedna z tych zmian, no to było takie zapewnienie, że cała ta franczyza, cała dyrekcja to jest odpowiedzialna na tym samym poziomie za działalność jakiegoś tam miejsca, czy tego lokalu operowanego przez właściciela, że oni mają być odpowiedzialni na tym samym poziomie. No, wyeliminowano tą dyrekcję z tego i odpowiedzialny jest ten właściciel tylko bezpośrednio, no jakoś tam pośrednio oczywiście licencjonodawca. Również no Newsom niby poprawkę zrobił, że no bo co też się robi? Tam jest powołano radę, ma być powołana rada 10 osób. 10 osób, obiboków jak zwykle, kolesi rządowych, kolesi partyjnych, no i oni mają być w tej radzie, no i mają zarządzać tymi, ile prywatne firmy mają płacić pracownikom. No oczywiście te 10 osób w tej radzie, no to oni będą płaceni przez pieniądze podatnika na następne pasożyty w budżetówce, no ale Newsom, żeby tam, no nie wiadomo kogo zaspokoić, czy stara się pokazać, że jest normalnym, no to powiedział, że ta rada ma być rozwiązana w 2028 roku. No ale to jeżeli nie będzie przedłużona, także jest 6 lat, na dzień dzisiejszy to jest 6 lat tej komisji, także chociaż dobrze, że to ktoś tam pomyślał, żeby to nie było w nieskończoność, pensje kilka czy kilkanaście milionów dla tych ludzi, no bo to zawsze w tej budżetówce to oni wiedzą, jak wyssać pieniądze. No, musi podpisać do 30 września tą ustawę, no albo ją odrzucić. No właściciele restauracji, no i całe w sumie i inne grupy, no to tłumaczą, że to jest niesprawiedliwe. No Kalifornia jest na tyle nienormalna, że oni przegłosowali. Nie przegłosowali, bo tam głosowania nie było, ale politycy zdecydowali, jest ustawa, że w Ameryce, że w Kalifornii nie będzie można sprzedawać samochodów na benzynę po 2035 roku. Teraz od stycznia ogólnie rzecz biorąc już nie można sprzedawać kosiarek na benzynę, pił łańcuchowych na benzynę. No w zasadzie wszystkie te małe urządzenia gospodarcze są wyeliminowane. No wyeliminowane w takim sensie, że nie ma ich w sklepach. W sklepach są tylko te elektryczne na kabel, elektryczne na baterie. No co tam będzie przez następne ładnych parę lat, no to będzie szmug. Po prostu te wszystkie kosiarki ręcznie operowane, jakieś te rzeczy będą szmuglowane z innych stanów. No ale prędzej czy później tam zmuszą ich, żeby wydali 2, 3, 4 razy więcej pieniędzy na ten sprzęt. To jest najbardziej dociskające tych właścicieli małych biznesów. Bo żeby używać tych wszystkich kosiarek na baterie, to są ciężkie tysiące pieniędzy. No w Sacramento, no bo Sacramento jest stolicą Kalifornii, no to ci przywódcy partyjni, wszyscy ci komuniści, no to oni zachęcają wszystkie kompanie, mówią nie, tutaj jest bardzo pięknie, wszystkie kompanie powinny w zasadzie, które chcą, żeby pracownicy żyli w stanie, który popiera skrobanki, żeby żyli w stanie, które popiera transwestytów, no to Kalifornia jest właśnie dla nich.
Dużo kompanii, no to jak reaguje? No dużo kompanii reaguje w ten sposób, że swoje dyrekcje zamierza wyprowadzić z Kalifornii. Dużo kompanii reaguje tak, że te fabryki, które tam produkowały, prędzej czy później znikną z Kalifornii. No i jakieś hale, nie hale, hurtownie będą się wycofywali. Dużo między innymi Tesla przecież uciekła. Dużo firm ucieka z Kalifornii. Komuniści budują ten komunizm. Tam nie wiadomo, jak to wszystko padnie. Tam jest piękny klimat, dlatego ludzie lubią Kalifornię, no ale politycznie, podatkowo to jest po prostu makabra. No bardziej te wszystkie sieciówki, no to tak jak Starbucks, czy Chipotle, czy In-N-Out, no to będą jeszcze gorzej traktowane te firmy, które nie mają franczyzy. Te firmy, Starbucks jest atakowany, dlatego że tam wszyscy ci studenci, co pokończyli studia po 100-200 i mają długu 100-200-300 tysięcy, no i Biden im obiecał, że im odda 10-20 tysięcy, no to wszyscy ci ludzie po prostu starają się założyć związki zawodowe, no bo to komuniści są w tym dobrze. Oni nie znajdą dobrej roboty, nie wybrali kierunku studiowania, żeby mieli dobrą pensję, to oni są dobrzy w jakimś takim, w polityce, w jakiejś tej propagandzie komunistycznej i w organizowaniu związków zawodowych. No dużo tych Starbucks było zamknięte. No ze względu też na to, że debile komunistyczni w Ameryce tak zaatakowali policję, że policja po prostu znika, zabierane są fundusze. No i jest bandytyzm. W wielu miejscach w Kalifornii też tam kilka miejsc zostało zamkniętych. No ten Starbucks, mając 1900 lokalizacji, no to oni właśnie też zaczynają się zastanawiać, co robić z tym wszystkim. No ale to nie jest normalne. Ta ingerencja biurokratów, ingerencja polityków w prywatny biznes, w wolny rynek jest po prostu nie do zaakceptowania. Dlatego ludzie muszą głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na republikanów. No jeżeli przychodzą jacyś nowi politycy, no to raczej głosujcie na tych nowych. No jeżeli ktoś stary był dobry, no ale bardzo często ci starzy politycy to po prostu są przy tym żłobie, są bardzo ugodowi, pomagają bardzo często demokratom, także dajcie szansę nowym ludziom. Niech pokażą, co nowi republikanie potrafią zrobić. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, czy na Clintona, czy na Muhammada Obamę. No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje w tej Kalifornii. Komuniści po prostu zmuszają wolny rynek, żeby działał według tego, jak komuniści im każą. To nie jest Ameryka. Ta Ameryka musi wolnorynkowa, konkurencyjna, dialogu. Musi po prostu wrócić jak najszybciej. Zdrowia dla normalnych.